Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, pod jakie perki najlepiej zrobić sobie łuk lampowy. Dajemy sobie tak, żywioł siły natury, dwa razy obrażenia krytyczne oraz dwa razy modyfikator obrażeń krytycznych. Obrażenia tej broni są następujące. 80 tysięcy przy trafieniu w ciało, 200 tysięcy przy trafieniu w głowę, szansa na trafienie kryta jest około 50%, dokładnie 47,5% oraz obrażenia od trafienia krytycznego wynoszą 300%. Szybkostrzelność oczywiście mamy 1,8, jest to dosyć niska szybkostrzelność, pojemność magazynka jest 1, tylko że różnica jest ta, że gdy trafimy pobliskiego wroga, to ci pobliscy wrogowie dostają też obrażenia z tej broni. Ciągnie się taka elektroda, no i ona właśnie ich razi prądem. Jest to broń dobra na właśnie obozy, na takie mniejsze grupki pustaków. Porównać sobie tę broń możemy z łukiem ksenonowym. Na łuku ksenonowym mam nałożone legendarne perki, a i tak obrażenia z tej broni są gorsze niż z łuku lampowego. Jest zdecydowanie lepszy ten łuk, wydaje mi się, pod względem obrażeń, jeżeli chodzi o jakieś tam grupki. Tylko musimy wziąć pod uwagę, że łuk ksenonowy może strzelać również przez ściany. Gdy zrobicie sobie dobry build pod tego bohatera, pod tą broń, to naprawdę jest ona dosyć OP. To by było już na tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami. Cześć!